Widzę, że zawodnik z pierwszego składu. Oczywiście trzeba wody nosić, nie? Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Na ringu jest lustro. Prawda, mamy je dzisiaj. Panowie, gramy w tym sezonie pierwszy taki oficjalny mecz. Wiadomo, jest to pierwszy mecz, ale jeśli komuś coś nie wyjdzie, to nie denerwujemy się, tylko pomagamy. Musimy być drużyną, jeden drugiemu pomaga. Raz mu nie wyjdzie, drugi raz nie wyjdzie, ale pomagamy, trzeci raz mu wyjdzie. Musimy być, pomagać sobie cały czas, panowie. Dawaj, defensywie szczególnie, to co powiedział. Dawaj, idziemy. Kto nie gada? Będzie pierwsza dobra okazja, uwaga, uderzenie i co jest, bramka! A to jest kolejne ostrzeżenie dla Konstraktu, który po zdobyciu bramki nieco oddał inicjatywę rekordzistą. Za nami pierwszych 20 minut meczu Super Puchar. Schodzimy do szatni przy rezultacie 0-1. Twój komentarz na gorąco, Artur? Szkoda, bo mieliśmy też swoje sytuacje. Miał Mati, tam brakło Pawłowi trochę, Siwy trochę za bardzo dostał za daleką piłkę. No walczymy. No, dwie wyrównane drużyny, dużo gry z bramkarzem, dużo takiej strategicznej, bym powiedział, gry. Dużo, no w futsalu może mniej, ale jestem pozytywnie nastawiony na drugą część spotkania. Spokój, co? Nieprawdopodobnie szalony mecz, między innymi za twoją sprawą, Krzysiek. A dziękuję bardzo, zadbałem o emocje i mam nadzieję, że wszyscy przed telewizorami i zebrani na obiekcie mogli doświadczyć czegoś, z czego żyjemy, czyli z emocji. Ale teraz mamy koniec. Ale teraz bramka kapitalna! Krzysztof Niepanek jest 4-2! Myślę, że ten gol podsumował mój pewien okres z ostatnich 3 miesięcy, gdzie miałem kontuzję i myślałem tylko o tym meczu, że chciałbym nim bardzo zagrać, zrobię wszystko, żeby w nim zagrać. I czasami jak człowiek mocno wierzy i robi wszystko, żeby się to stało, to wychodzą takie dni jak dzisiaj, gdzie po prostu wszystko, no chciałem piłkę wybić i dalej skierowałem ją w bramkę, więc co tu więcej powiedzieć, no. Ta sytuacja jak w kalejdoskopie. Już Konstrakt, uwaga! Okazja 2-1! Super gol! 5-5! To się, proszę Państwa, nie dzieje! To się nie dzieje! Kiedy wydawało się, że mamy to pod kontrolą, gdzieś nam to zaczęło uciekać i chyba każdy już myślał, że to się zemściło, a jednak w karnych fajnie, że obróciliśmy ten wynik, bo no bo to jednak gdzieś tam ta przewaga zjeżdżała po depolu na nas. Wychodzić z 5-2 to jest wyczyn, więc szacun. Oj, tak dawno nie przeżyłem w meczu takich emocji.
z piekła do nieba, później znowu do piekła i ostatecznie w końcu zwyciężamy. Cieszę się bardzo, bo to mój pierwszy super puchar. Mam nadzieję, że nie ostatni z rekordem. No, emocje niesamowite, cały czas to człowiek gdzieś we mnie siedzi. No cieszę się niesamowicie. No, zrobiłem swoją robotę. Trochę mnie Kuba Raszkowski trochę mnie ośmieszył tym karnym, można powiedzieć, dlatego mówię, nie no, następny muszę ją obronić. Udało się, szczęście dopisało, no i wygraliśmy puchar. Super, że się to tak skończyło. Dwa lata temu przegraliśmy w skróconej serii rzutów karnych, że przypomnę, 3-3 wówczas, to znaczy przegraliśmy 3-2 bodajże. Natomiast teraz dzisiaj świętujemy. Faktycznie fajnie, że tak było. No trzeba też przemyśleć, jak można w ciągu jednej minuty stracić aż 3 bramki. To na pewno wymaga też refleksji. Now we need to be careful because we cannot play easy and we cannot relax even if we have a 3 difference. So we from the beginning of the game till the end of the game, it doesn't matter what result it is, we need to play 100%. No tak, dzisiaj sobie liczyłem, to chyba będzie 6. super puchar w mojej gablocie. No cieszy, bo nie wiadomo ile jeszcze ta przygoda z piłką potrwa, dlatego będzie to wspominać kiedyś. To wygrał mecz! Rekord! Staj! Rekord! 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 Gratuluję 6. super pucharu w historii rekordu. Bardzo się cieszę. Vamos rekord.